Policjanci Sejneńskiej Komendy każdorazowo przy kontroli drogowej sprawdzają stan techniczny pojazdu, którym porusza się kierowca. I te kontrole nie zawsze kończą się szczęśliwie dla właściciela. Tylko we wrześniu sejneńscy funkcjonariusze zatrzymali 34 dowody rejestracyjne, w tym za zły stan techniczny aż 24. Od początku roku zatrzymane zostały łącznie 142 dokumenty. Oko policjanta sprawnie dostrzega pojazd, którego kierowca ma coś na sumieniu. Jednak jak mówią mundurowi, to przecież kwestia bezpieczeństwa. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego odbiera możliwość użytkowania pojazdu. Zawsze jednak, jak podkreślają policjanci, jest efektem uzasadnionych zastrzeżeń co do możliwości poruszania się samochodu po drogach publicznych. Policjanci mogą zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu w momencie, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu, w szczególności po wypadku drogowym, w którym uszkodzone zostały elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy. Dostatecznym powodem jest też brak ważnego badania technicznego albo gdy wykonano je w firmie krzak, bo i takie sytuacje się zdarzają. Wątpliwości powstaną również wówczas, gdy dane pojazdu nie są zgodne ze stanem faktycznym. Zdarza się, że podczas kontroli pojawia się podejrzenie, że dowód został podrobiony lub przerobiony. Poważnym powodem do zatrzymania dowodu jest też brak OC. Uwagę policjantów zwracają również czarne obłoki spalin snujące się za autem, zbyt mocno przyciemnione szyby czołowe lub nieprawidłowo działające oświetlenie auta, mogące oślepiać innych kierowców. Jeżeli policjant stwierdzi nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, może nie tylko zatrzymać dowód rejestracyjny. Tak więc zanadto zmęczony użytkowaniem pojazd może sporo kosztować kierowcę, bo górna granica mandatu to aż 3000 zł. Po tym pogromie sejneńscy policjanci zapowiadają, że będą skrupulatnie przyglądać się pojazdom na drogach powiatu i dodają: dla amatorów niezgodnego z prawem tuningu nie będzie żadnej taryfy ulgowej.